Najczęściej odwiedzane miejsce w Maroku, przyciągające turystów z całego świata. Miasto, którego początki sięgają XI wieku, a którego najstarsza część, Medyna, jest zabytkiem UNESCO. Afrykańska milionowa metropolia, położona na wyciągnięcie ręki od Europy. Dziś zabieram Was do Marrakeszu. Cześć, mam na imię Sebastian. W moich filmach dzielę się praktycznymi informacjami, wskazówkami, które pomogą Wam jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej spędzić czas w atrakcyjnych miejscach. Ten materiał to prezentacja 10, a nawet 11 miejsc w Marrakeszu, które moim zdaniem absolutnie warto odwiedzić. Marrakesz posiada bogate i jednocześnie różnorodne dziedzictwo, tym samym gwarantuje szeroką ofertę atrakcji. Tworząc to zestawienie, skupiłem się na miejscach atrakcyjnych i jednocześnie reprezentatywnych. To nie jest ranking, to jest lista propozycji. Wybierzcie to, co dla Was najlepsze. Zaczynamy! Minaret Kutubija to wysoka na 77 metrów wieża wykonana z ciosu kamiennego. Stoi w sercu Marrakeszu już od ponad 800 lat. Wiek, kolor, doskonałe proporcje i wyważone dekoracje sprawiają, że jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych minaretów świata. Minaret Kutubija wyrasta z meczetu o tej samej nazwie. Słowo Kutubija nawiązuje do księgarzy, którzy dawniej w sąsiedztwie meczetu posiadali swoje stoiska z rękopisami. Na miejscu znajdziecie tablice informacyjne w trzech językach, po angielsku, francusku i arabsku. Informacje na nich przybliżają historię i architekturę budowli. Minaret Kutubija jest dla Marrakeszu tym, czym wieża Eiffla dla Paryża – absolutnym symbolem miasta. Żaden nowo powstający budynek nie może być wyższy niż on. Za sprawą swojej wysokości Kutubija jest też swojego rodzaju punktem orientacyjnym. Zaledwie 300 metrów dalej znajduje się słynny plac Jebel Fna. Minaret Kutubija z każdej strony wygląda inaczej, zatem warto spojrzeć na niego z różnych perspektyw. Ciekawym doświadczeniem może być też kontemplacja zabytku w momencie jednego z nawoływań na modlitwę. Ogród Majorelle został założony blisko 100 lat temu przez francuskiego malarza Jacques'a Majorelle. W 1980 roku Yves Saint Laurent i jego towarzysz życia Pierre Berger stali się nowymi właścicielami miejsca, rozwinęli je i wzbogacili o nowe gatunki roślin. Dziś ogród Majorelle ma powierzchnię blisko 1 hektara i jest bardzo popularną atrakcją Marrakeszu. Na terenie tego stosunkowo niewielkiego ogrodu zachwycają wspaniałe kaktusy, bambusy, lilie wodne i palmy. W sumie około 300 gatunków roślin pochodzących z różnych stron świata. Z zielenią roślin efektownie rymuje się wszechobecny głęboki niebieski kolor, wypromowany przez twórcę ogrodu i zwany do tej pory niebieskim Majorelle. Całość tworzy pełną mocy esencję sztuki ogrodowej. Na terenie ogrodu, w dawnej pracowni artysty, znajduje się Muzeum Sztuki Berberów. Na powierzchni 200 metrów kwadratowych zaprezentowanych jest 600 eksponatów. Niewielkie, ale absolutnie warte zobaczenia doskonałe muzeum. Wielka szkoda, że nie można w nim ani robić zdjęć, ani filmować. O bilet do Muzeum Sztuki Berberów należy poprosić w kasie, kupując bilet do ogrodu. Po wejściu bowiem do ogrodu nie będzie to już możliwe. Moim zdaniem na wizytę w ogrodzie Majorelle należy przeznaczyć przynajmniej 45 minut. Na muzeum wystarczy około 30 minut. Najlepsza pora, aby odwiedzić ogród, to ranek. Pierwsza godzina zaraz po otwarciu. W ten sposób unikniecie długich kolejek do kas i tłumów w ogrodzie. Ceny wstępu do prezentowanych miejsc podaję w opisie do filmu.
Medresa lub madrasa to najprościej mówiąc tradycyjna muzułmańska szkoła wyższa z internatem w jednym. W medresach nauczano niegdyś przede wszystkim Koranu i prawa, ale również innych dziedzin nauki. Medresa Ben Youssef w Marrakeszu powstała w XVI wieku. Niegdyś był to prężny ośrodek edukacji, dający wiedzę i dach nad głową blisko 800 studentom jednocześnie. Młodzi ludzie przybywali tu z różnych zakątków Maroka, aby poszerzać swoją wiedzę. Funkcjonowała jako szkoła jeszcze do 1960 roku. Dziś to wyjątkowy zabytek architektury i kultury marokańskiej. Na medresę składa się wewnętrzny dziedziniec z basenem oraz przylegające do niego pokoje, usytuowane na parterze i na pierwszym piętrze. Od strony wschodniej dziedzińca przylega do niego wspaniale dekorowana sala modlitwy i zdobny mihrab, nisza wskazująca poprzez swoje usytuowanie kierunek na Mekkę, najświętsze miasto muzułmanów. Medresa Ben Youssef zachwyca bogatą ornamentyką, na którą składają się mozaiki, sztukaterie gipsowe, kaligrafia, marmur i drewno. Do kompleksu prowadzi jedno wejście z niepozornej uliczki. Przy wejściu znajdują się podstawowe informacje w 4 językach. Będąc w medresie, warto wejść na piętro, aby zwiedzić pomieszczenia, które kiedyś pełniły funkcję pokojów dla studentów. Przy okazji można zrobić ciekawe zdjęcia. Plac Jemal Fna znajduje się około 300 metrów od minaretu Kutubija. W przeszłości był placem handlowym, miejscem publicznych egzekucji, towarzyskich spotkań, jednym wielkim spektaklem pod gołym niebem. Dziś zachwyca swoją niepowtarzalną atmosferą, przepełnioną ludzką energią. Można na nim zobaczyć wielu ulicznych artystów, treserów małp, zaklinaczy węży, akrobatów, muzykantów, bajarzy gromadzących wokół siebie zainteresowanych słuchaczy i przypadkowych gapi. W 2008 roku plac został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Plac Jemal Fna jest miejscem, gdzie można posilić się w autentycznej i egzotycznej scenerii prostych restauracji pod gołym niebem. Oferują one bogaty wybór atrakcyjnych dań, w tym kuskus, pastille, tażiny, krowie wymiona, muszczki, ślimaki, baranie głowy. Za dnia plac jest relatywnie spokojny. Wieczorem atmosfera nabiera tempa i kolorytu. Moim zdaniem dobrze być tu późnym popołudniem i zostać przynajmniej do zachodu słońca. Podczas gdy dzień przechodzi w noc, możemy uczestniczyć w niezwykłej metamorfozie placu. Wówczas część placu zajmowana jest przez dziesiątki gar kuchni, a barwny tłum zaczyna wypełniać plac. Idealnym miejscem do obserwowania placu jest taras kawiarni Café Glacier. Cały plac u Waszych stóp. Plac Jemal Fna tętni życiem każdego dnia do późnych godzin wieczornych, często do północy, a nawet dłużej. Muzeum Fotografii, a właściwie Dom Fotografii, to prywatne muzeum położone w centrum Medyny Marrakeszu. Zostało założone w 2009 roku i znajduje się w budynku, który dawniej pełnił rolę funduku, czyli zajazdu kubieckiego. Pomieszczenia tradycyjnie usytuowane wokół wewnętrznego dziedzińca tworzą uroczą przestrzeń ekspozycyjną. Wystawa główna prezentuje Maroko na starych fotografiach. Zbiory muzeum to ponad 10 tysięcy fotografii z okresu od 1870 do 1950 roku. I autorami byli znani fotografowie jak Scott George Washington Wilson czy francuski fotograf wojskowy Marcelin Flandrin oraz anonimowi podróżnicy zauroczeni Marokiem. Zdjęcia przedstawiają krajobrazy, portrety, architekturę, marokańskie miasta i lokalne tradycje. Wizyta w Muzeum Fotografii to fascynująca podróż w czasie. Oglądając zdjęcia sprzed dziesiątek lat, czasami nawet sprzed 100 lat, odkrywamy dawne Maroko, jego bogactwo kulturowe i historyczne. Wizyta w tym miejscu stanowi bardzo wartościowe dopełnienie podróży po Maroku. Na tarasie muzeum znajduje się mała restauracja, gdzie można coś zjeść. Rozpościera się stamtąd atrakcyjny widok na okolice. Muzeum czynne jest każdego dnia. Muzeum
Muzeum Yves Saint Laurent w Marrakeszu zostało otwarte w roku 2017. Interesujący budynek muzeum zdobył nagrodę Design Awards 2018 dla najlepszego nowo powstałego budynku użyteczności publicznej, przyznawaną przez brytyjski magazyn o wzornictwie Wallpaper. Wystawa stała muzeum jest poświęcona 40 latom pracy twórczej domu mody Yves Saint Laurent. Na wystawę składają się szkice, zdjęcia, dodatki modowe, stroje pochodzące z prywatnych kolekcji Yves Saint Laurent. Wystawa jest podróżą do źródeł inspiracji artysty. Serce wystawy to około 50 strojów akcentujących ideę ogrodu, podróży, czerni, balu, Afryki. Całość doskonale wyeksponowana. W budynku muzeum znajduje się też sala wystaw czasowych, galeria fotografii, audytorium, księgarnia i kawiarnia-restauracja. Warto wejść do audytorium, gdzie prezentowany jest kilkuminutowy, interesujący film prezentujący początki kariery i sukcesy projektanta. Pobyt w muzeum zajmuje średnio około 45 minut. Muzeum Yves Saint Laurent znajduje się przy ulicy Yves Saint Laurent i położone jest zaledwie 100 metrów od wejścia do ogrodu Majorelle i Muzeum Sztuki i Berberów. Jeśli więc planujesz wizytę w ogrodzie Majorelle, warto rozważyć połączenie jej z wizytą w Muzeum Yves Saint Laurent. Wspólny jeden bilet do tych miejsc kosztuje nieco mniej niż do każdego z nich z osobna. O szczegóły pytaj w kasie. Przypominam jednocześnie, że aktualne ceny wstępu do każdego z prezentowanych miejsc znajdziesz poniżej w opisie do tego filmu. Medyna lub Medina to inaczej stara historyczna część miasta, na którą składają się dzielnice handlowe i mieszkalne, z meczetami, łaźniami, placami, a wszystko to otoczone jest równie starymi murami. Medyna Marrakeszu jest wyjątkowa, jej powierzchnia wynosi ponad 600 hektarów, a mury mają długość 19 km. Na terenie Medyny znajdują się prezentowane w tym filmie Minaret Kutubija, Plac Jemaa el-Fna, Medresa Ben Youssef, Muzeum Fotografii. Stara część miasta jest bardzo dobrze zachowana. W roku 1985 została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacerując po Medynie Marrakeszu, można poczuć atmosferę tradycyjnego, starego marokańskiego miasta. Szczególnym miejscem są dzielnice handlowe, czyli suki, gdzie znajdziemy bogaty wachlarz towarów, przede wszystkim produktów lokalnego rzemiosła. Spacerując między kramami, za każdym razem odkrywamy coś innego, nowego. Rzemiosło w Marrakeszu, szczęśliwie dla nas, ewoluuje, a oferta sklepów jest często dostosowana do gustów przyjezdnych. Atrakcyjne wzornictwo, ogromny wybór, różnorodność oferowanych towarów sprawiają, że Marrakesz pozostaje najatrakcyjniejszym miejscem na zakupy w Maroku. Spacerując po Medynie, warto czasami zatrzymać się na kawę, szklankę soku lub posiłek w jednej z wielu coraz liczniejszych stylowych kawiarni czy restauracji. Większość z nich posiada tarasy, z których można podziwiać panoramę Medyny z góry. Ogród Anima został otwarty w 2016 roku. Znajduje się 30 km od centrum Marrakeszu. Do ogrodu można dojechać na własną rękę, na przykład pod miejską taksówką, lub skorzystać z bezpłatnego transportu wliczonego w cenę biletu do ogrodu. Transport tam i z powrotem jest organizowany dwa razy dziennie. Na przejazd z miasta do ogrodu konieczna jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową. Twórcą ogrodu jest urodzony w Wiedniu wybitny artysta uniwersalny André Heller. Ogród Anima jest miejscem magicznym, zmysłowym, zachęcającym do kontemplacji, inspirującym, zaskakującym. To miejsce dla wszystkich tych, którzy pragną doświadczyć czegoś niezapomnianego. Pośród zieleni ogrodu wyeksponowane są rzeźby artystów o międzynarodowej sławie, w tym prace Pabla Picasso.
Ogród ma powierzchnię blisko 3 hektarów. Na terenie ogrodu znajduje się kawiarnia, która oprócz kawy i soku oferuje też dania obiadowe, a wszystko w bardzo rozsądnych cenach. Warto zajrzeć na taras kawiarni, z którego rozpościera się widok na góry Atlasu Wysokiego. Pałac Bahia. Powstał w XIX wieku i zajmuje powierzchnię 8 hektarów. W przeszłości był rezydencją wezyrów, francuskiego marszałka Lioty podczas protektoratu francuskiego, a następnie króla Mohameda V. Dziś jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w Maroku. Nazwa tej wspaniałej rezydencji, Bahia, ma nawiązywać do przydomka ukochanej żony wezyra i znaczy olśniewająca. Pałac jest przykładem tradycyjnej marokańskiej architektury, gdzie pomieszczenia usytuowane są wokół otwartych dziedzińców. Niektóre dziedzińce są swojego rodzaju wewnętrznymi ogrodami, dającymi w przeszłości świeżość i cień. Pałac Bahia zachwyca bogactwem dekoracji. Zobaczymy tu sztukaterie gipsowe pokrywające ściany, marmury, mozaiki, ozdobne arabskie pismo będące nośnikiem treści, jak i ozdobą samą w sobie, oraz wyjątkowo okazałe sufity wykonane z drewna cedrowego. Wizyta w Pałacu Bahia pozwala poznać strukturę architektoniczną tradycyjnych marokańskich pałaców, zachwycić się marokańską ornamentyką i poczuć urok wewnętrznych ogrodów. Pałac jest otwarty każdego dnia. Ogród Menara został założony już w XII wieku za panowania dynastii Almohadów, kiedy to Marrakesz był stolicą kraju. Ogród Menara zajmuje powierzchnię blisko 100 hektarów. Większość ogrodu to gaje oliwne. Drzewa posadzone są w regularnych rzędach. W weekendy można zobaczyć sporo ludzi, którzy urządzają sobie piknik w cieniu drzew. Centralną część ogrodu zajmuje ogromny zbiornik wodny, do którego woda doprowadzana jest podziemnymi kanałami z pobliskich gór. Zbiornik położony jest nieco powyżej poziomu upraw, co ułatwia ich nawadnianie. Przy południowym brzegu zbiornika znajduje się pawilon pochodzący z XIX wieku. Można go zwiedzać. Wstęp jest płatny. Wewnątrz pawilonu znajdują się tradycyjne dekoracje oraz piękne sufity z drewna cedrowego. Z tarasu pierwszego piętra rozciąga się widok na basen i ogród. Ogród Menara znajduje się z dala od ulicznego ruchu i zgiełku miasta. Jest idealnym miejscem na spacery. Jest otwarty każdego dnia, a wstęp do niego jest bezpłatny. Na terenie ogrodu lokalny artysta może wykaligrafować wasze imię po arabsku. Sympatyczna pamiątka z Maroka. Od 1985 ogród Menara wraz z Medyną Marrakeszu jest wpisany na listę zabytków UNESCO. Tego miejsca nie było w pierwotnym scenariuszu, ale odkryłem je przygotowując ten materiał. Trafiłem do niego w dzień otwarcia, zupełnie przypadkowo i byłem oczarowany tym, co zobaczyłem. Postanowiłem więc podzielić się tym z Wami. Muzeum Ozdób i Strojów to nowe miejsce na mapie Marrakeszu. Można tam zobaczyć około 3000 eksponatów, które stanowią część bogatej, prywatnej kolekcji Marlene i Paolo Gallone. Wśród prezentowanych przedmiotów znajduje się biżuteria, ozdoby i stroje. Pochodzą one z ponad 50 krajów. Podkreślają wartość, różnorodność i wyjątkowość ponad 100 różnych kultur. Całość doskonale wyeksponowana. Miejsce jest fantastyczne i warto odwiedzenia. Prezentowane przedmioty robią oszałamiające wrażenie. W tym osobliwym muzeum znajduje się taras z doskonałym widokiem na dachy Medyny oraz kawiarnia z restauracją. Uwaga, w poniedziałek muzeum jest zamknięte. To była prezentacja 11 wyjątkowych miejsc w Marrakeszu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i jest pomocny. Jeśli odwiedziliście którekolwiek z prezentowanych miejsc, podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach pod filmem. Wasze wrażenia, Wasze doświadczenia szczerze mnie interesują, a dodatkowo mogą pomóc innym.
Jeśli chcecie więcej pomocnych filmów o atrakcyjnych, wyjątkowych miejscach, wystarczy, że subskrybujecie ten kanał, klikniecie w dzwonek i w ten sposób zawsze będziecie na bieżąco. Dziękuję i do następnego razu.